Witam kolegów. Odniosę się do tytułu Pięciu Wspaniałych. Tak szczerze mówiąc, to z dwóch powodów nagrywam ten krótki reportaż, zaprezentować pięć wspaniałych gołębi, które obecnie znajdują się na aukcji u Wiktora. Pierwsze to dużo zapytań, żebym po prostu zaprezentował te gołąbki, bo nie wiem, z jakichś tam przyczyn technicznych po prostu przy aukcji nie ma prezentacji. Co najmniej na tą chwilę nie ma jeszcze prezentacji. A hodowcy chcą zobaczyć po prostu, jak te gołąbki faktycznie wyglądają na dzień dzisiejszy przed aukcją. No i zaczniemy prezentować te gołąbki. Pierwszym gołąbkiem o numerze PL 174 22 24 95, jest to samczyk. Samczyk jest naprawdę przepięknej budowy. Gotowy gołąbek jest do parowania. Jest przepierzony po sobie. Jest bardzo taki, mogę powiedzieć, super poukładany i psychicznie, i, no i fizycznie, tak samo jak widać. Gołąbek jest zdrowiutki, fajną ma też muskulaturę. A z czego się wywodzi? Coś może powiem o tym gołąbku więcej. Ten gołąbek wywodzi się ze strony... Ten gołąbek wywodzi się tak, ze strony matki, jest to samica PL018, oddział 14 rok 5939, jest to córka 776, gołąbek z rodziny Paluch, 100% Hirn. Wiadomo, po chyba jej ich najlepszym gołębiu rozpłodowym, troje gołąbków było liczone do drużyny mistrza Polski, a ze strony ojca jest to mocny imbred na mojego trzósemka, bo jest to bezpośrednio syn trzósemka, parowany na swoją najlepszą córkę trzósemka, no, po której w tym roku jest najlepszy lotnik oddziału w kategorii dorosły samiec. Także jeszcze raz zachęcam do przejrzenia sobie aukcji. Aukcja kończy się w sobotę na Pigebooku. Gołąbek uważam, że moim zdaniem taki chyba numer 1, 24,95. Jeszcze zaprezentujemy jego skrzydełko. Gołąbek bardzo awanturny. Drugą samiczką, następnym gołąbkiem jest to samiczka o numerze PL 174 22 24 30. Zaprezentujemy ją, jej budowę. Jest gołąbek, fajnie się składa. Jest to bardzo mocny imbred, brat razy siostra. Zaprezentujemy jej skrzydełko. Zaprezentujemy jej zdrowotność, muskulaturę. Samiczka jest o szklanym oku. A z czego się dokładnie wywodzi? 24-30. 24-30. Jest to samica po dwóch gołąbkach 100% od Piotra Bugały. Jest to półbrat jaguara, sparowany z pełną siostrą, znaczy no, ze swoją pełną siostrą, z półsiostrą jaguara. Także mówię, połączenie kapitalne, gołąbek uhodowany w boksie, półbrat jaguara na półsiostrę jaguara, gołąbek uhodowany do rozpłodu. O pięknej budowie, samiczka. Zapraszam do aukcji. Następnym gołąbkiem jest również samica, również przepięknej budowy.
o przepięknych plecach. Skrzydełko. W obydwu skrzydłach ma po 11 piórek, tak jak jej mama. Gąbek. Mówię, jeśli chodzi co do budowy, no chyba no wszystkie te gąbki są wspaniałe. Zdrowotność super. Muskulatura też elegancka. Gołąbek o numerze PL0174-22, rok 24-44. Jest to samiczka barwy niebieska nakrapiana. I zaraz powiem wam dokładnie, z czego jest ten gołąbek. 3/4. Gołąbek o numerze 24-44 jest to... ze strony ojca jest to mój gołąb z 19 roku, u mnie uhodowany specjalnie do rozpłodu po moich dwóch wspaniałych lotnikach. Ojciec tego samca był najlepszy lotnik okręgu w trzech kategoriach. Był najlepszym lotnikiem też od, wiadomo, oddziału z ilością konkursu kilometrów, z koeficjentów. I oprócz tego był najlepszym gołębiem w okręgu w V, w C. I z dwóch lat w C. Był, reprezentował Polskę, znaczy okręg na wystawie ogólnopolskiej dwa razy. Był 15 gołębiem Polski i 17 gołębiem Polski. A matka tego ojca, czyli babcia, trzy razy wkładana była na Brukselę i zdobywała nagrody. Druga i w tym roku była pierwsza, jednocześnie pierwsza na oddział i jak i jednocześnie pierwsza na okręg. A matką tego gołąbka jest bezpośrednio samica od Piotra Bogały, czerwona. Jest to siostra słynnych dwóch gołębi, takich jak Pedał, który dał najlepszą, jego córka wygrała lot Pyrzyce. I z drugiej strony jest to siostra do u Piotra takiej samicy PL 153-15 rok 2019. Ona miała w takich kategoriach jak A 11 koeficjent 51, w B 4,70, w H 15,81. Także wspaniała samica. Jak ktoś chętny, zapraszam do Wiktora na aukcję. Aukcja kończy się w sobotę. Jako chyba druga moja aukcja będzie, czyli tam koło 18 i trzeba patrzeć już na aukcję, żeby nie przegapić. Zapraszam do aukcji. I czwartym gołąbkiem na aukcji jest samiczka PL0174-22 rok 2850. Jest to samica również o wspaniałej budowie. Tu jest wszystko. Jest plecy. Jest piękne to skrzydło. Zdrowotność. Piękna muskulatura. Równowaga ciała. Co mogę powiedzieć? Sześcioro rodzeństwa lub półrodzeństwa. W każdym razie sześcioro gołąbków z tego samego ojca reprezentowało nasz okręg już na wystawie ogólnopolskiej. I były też najlepsze lotniki oddziału lub jedne z lepszych. I zaraz powiem o tym gołąbku więcej z rodowodu. 2850. Czyli ta niebieska samica wywodzi się po moim chyba drugim takim naprawdę życiowo chyba najlepszym gołębiom rozpłodowym, starym kaziowym, tak go nazwałem. Bo gołąbek wywodzi się od mojego świętej pamięci przyjaciela Kazia Pomykały. Ten gołąbek był najlepszym lotnikiem kiedyś, jak Kazio lotował jeszcze za życia oddziału Przysucha. Już nie pamiętam w jakiej kategorii, ale wiem, że był. A jego dzieci takie były w 2021 roku. Była tak, najlepsza lotniczka w maratonie oddziału. Drugi lotnik oddziału z całości, czyli z konkursu kilometrów i koeficjentów.
I druga lotniczka oddziału z konkursu kilometrów i koeficjentów. I oprócz tego była też najlepszą lotniczką jako następny gąbek w 2021. Najlepszy lotnik oddziału w kategorii roczny samica. Także, a ze strony matki jest to od Jarka Dwornika zakupiona samiczka z 13 roku 26-36. Jest to samica, która się wywodziła z Werkamenów razy Gabi van den Abele. Jest to samica siostra do takiego 03, który był lotowany u Aleksandra Dudka. Robił tam wybitne lotniki, znaczy wybitne wyniki i został sprzedany tam za dość duże pieniążki. Także z tych gąbków bardzo mało do ludzi puszczałem, bo naprawdę super te gąbki się spisują. Tak jak w gębniku lotowym, jak i rozbudą. Serdecznie zapraszam do aukcji. I ostatnim gołąbkiem jest to samczyk. Powiem tak szczerze, dwa samczyki i ciężko powiedzieć, który jest lepszy. Jest to samczyk o przepięknej budowie, o przepięknej muskulaturze, o przepięknej równowadze ciała. Gąbek się łamie sobie, sam w sobie. No można zobaczyć, nie wiem czy tam Turciu nagrywasz dobrze, czy widać. Nie trzeba układać tego gołębia. Pokażę jego skrzydełko. Gąbek gotowy jest do rozrodu. Jest to samczyk. Przepięknej zdrowotność, muskulatura. Jak jeszcze raz mówię. Równowaga ciała. Można sobie machać i nie ma tutaj, że pójdzie kurwa wachlarz, że można się omiatać. I powiemy jeszcze numerek. Jest to gołąbek o numerze 24, znaczy PL0174, 22 rok, 2436. Wspaniały gołąb w budowie. Jak wszystkie z tych gołąbków. 2436. Jest to imbret na córkę mojego najlepszego lotnika, znaczy no, najlepszego mojego rozpodowca, tego 38, bo to jest imbret na 400. A dokładnie ojcem tego gołąbka jest gołąbek o numerze PL0174 20 rok 7003, który obecnie w 2022 roku zdobył tytuł najlepszego lotnika oddziału w kategorii dorosły samiec, szósty lotnik okręgu i już rok wcześniej był jako najlepszy lotnik sekcji w kategorii roczne. Jest to wspaniały mój gołąb lotowy, a matką tego gołąbka tutaj jest to samica z 20 roku 218, która również jest córką mojej 400, czyli jest jednocześnie też wnuczką do mojego 38. W tym, że tutaj parowanie jest troszkę inne, bo 400 była parowana na Pudziana od Jurka Mrowcy, syna Brzydkiego Oka, który też był zimbredowany, bo był Brzydkie Oko był parowany na jaskółkę super samicę lotową u Jurka Mrowca, która tam 3 razy była pierwsza na okręg, na region, na rejon. Także, a ten Jurka, ten Pudzian już u mnie dał w 2021 roku najlepszego lotnika oddziału kategorii A i jednocześnie najlepszego gołębia w kategorii G okręgu. Także mówię, jak coś zapraszam do aukcji. Jest wystawionych 5 gołąbków, można powiedzieć teraz już rocznych, bo jesteśmy w nowym roku, gotowych do parowania. Praktycznie te gołębie Wiktor zamawiał u mnie na koniec lotów gołębi starych. Powiedziałem, że uszykuję mu jakąś naprawdę śmietanę i uszykowałem mu 5 wspaniałych. Chciał Wiktor więcej ode mnie tych gołąbków na aukcję. Powiedziałem, że no nie mam, no bo też musiałem swoich klientów, jak to się mówi, którzy u mnie się zaopatrują w gołębie nie tylko lotowe, jak i rozpłodowe, musiałem tam coś
uszykować i odstąpić. Także jest to jedna z ostatnich chyba okazji zakupienia gołębi rocznych u mnie. Na tą chwilę gotowych do parowania. No i u Wiktora tam są jeszcze dwa gołąbki dorosłe, których nie będę reprezentował, bo na tą chwilę te gołąbki mają u mnie jajka, bo ja już puściłem gołąbki do rozpłodu. I są dwa gołąbki. Jeden jest gołąbek niebieski nakrapiany, Joseph Custec. Jest to mocny, jest to po prostu 100% kopma. W tym gołębiu to jest wnuk Cassiusa. W tym rodowodzie znajdują się takie gołębie jak Kleine Tirk, Annelies, Cassius, Tips, Miss Ermerven, Amore, no i tu Kleine Tirk, to mi Golden Lady, no to wiadomo, to wszystko te. Także wspaniały samiec, samczyk jest starszy, bo jest 15 roku, ale mówię, jak tam ktoś szuka wspaniałego kopmana, można sobie tam jeszcze spojrzeć na tego gołąbka na aukcji. I jest gołąbek, bo mam dwoje rodzeństwa i Wiktor, ten gołąb był szykowany na aukcję roku. Wiktor nie dojechał do mnie akurat, bo tak się złożyło, przyjechał po aukcji roku i dałem tego gołąbka. Jest to syn słynnej Marciszewskiej, która była czwarta w Polsce i piąta w Polsce, 6 razy pierwszy konkurs, a jej ojciec, jego ojciec jest syn olimpijczyka, brązowego medalisty Jurka Koźlika, który tam w 2019 roku w Poznaniu był brązowy medalista. No i co? Są DNA na tego gołąbka, nie na tego gołąbka, tylko na matkę tego gołąbka, bo ona została sprzedana w Ameryce. Z Piotrkiem rozmawiałem, Piotrek mówi, że jest DNA zrobione na tą Marciszewską. Także po zakupie ktoś może już na swój koszt po prostu będzie miał udostępnione od Piotka, czy zgłoszone, gdzie jest DNA na matkę i będzie mógł sobie zrobić faktycznie DNA względem wyboru. Także zapraszam na aukcję. Aukcja kończy się, jak powiedziałem, w sobotę. Więcej pytań w razie czego pod telefonem 691-019-535. O wynikach nie będziemy się powtarzać. Wszystkiego najlepszego, dobry lot. Pozdrawiam.